Johansson rozmawiał z Putinem. Ostrzegł go przed tragicznym błędem brytyjski premier do Putina. Ukraina ma prawo aspirować do członkostwa w NATO. Brytyjski premier Boris Johansson w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podkreślił, że Ukraina ma prawo aspirować do członkostwa w NATO, a jakiekolwiek dalsze wtargnięcie Rosji na jej terytorium byłoby tragicznym błędem w ocenie sytuacji. Z kolei Putin stwierdził, że NATO nie jest gotowe do adekwatnej reakcji na obawy Rosji. Premier wyraził głębokie zaniepokojenie obecnymi wrogimi działaniami Rosji na granicy z Ukrainą. Podkreślił, że należy znaleźć rozwiązanie, które będzie respektowało zarówno integralność terytorialną Ukrainy, jak i jej prawo do samoobrony. Premier podkreślił, że jakiekolwiek dalsze wtargnięcie Rosji na terytorium Ukrainy byłoby tragicznym błędem w ocenie sytuacji, przekazało w komunikacie wydanym po środowej rozmowie biuro Borisa Johanssona. Premier podkreślił, że zgodnie z polityką otwartych drzwi NATO, wszystkie europejskie demokracje mają prawo aspirować do członkostwa w NATO. Prawo to w pełni dotyczy Ukrainy. Powtórzył również, że NATO jest sojuszem obronnym, dodano. Jak głosi dalej komunikat, Johnson i Putin zgodzili się, że zaostrzanie sytuacji nie leży w niczyim interesie, a brytyjski premier wskazywał na znaczenie dialogu oraz dyplomacji i na potrzebę włączenia Ukrainy do rozmów. Według przekazanej informacji, obaj przywódcy z zadowoleniem przyjęli komunikację między Wielką Brytanią a Rosją w wielu ważnych kwestiach. W tym w sprawie zapobiegania zmianom klimatycznym, sytuacji w Afganistanie i porozumienia nuklearnego z Iranem, i zgodzili się, że ten duch dialogu powinien być zastosowany także w odniesieniu do obecnych napięć. Kreml, na to nie jest gotowe do adekwatnej reakcji, komunikat po rozmowie wydał też Kreml. Putin zaznaczył, że NATO nie jest gotowe do adekwatnej reakcji na uzasadnione obawy Rosji. Sojusz zasłania się odniesieniami do tak zwanej polityki otwartych drzwi, podały rosyjskie służby prasowe. W dokumencie tym Kreml oznajmił, że prowadzona przez NATO polityka otwartych drzwi przeczy podstawowej zasadzie niepodzielności bezpieczeństwa. Podczas rozmowy przywódców odbyła się dość szczegółowa wymiana opinii w kontekście kryzysu wewnątrzukraińskiego i sytuacji dotyczącej zapewnienia długoterminowych, utrwalonych prawnie, gwarancji bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, podano w komunikacie. Jako kryzys wewnątrzukraiński Rosja określa konflikt w Donbasie, gdzie wspiera ona prorosyjskich separatystów. Rosja chce gwarancji bezpieczeństwa. Rosja ogłosiła w grudniu 2021 rok żądania, nazywane przez nią gwarancjami bezpieczeństwa, których spełnienia domaga się od państw zachodnich. Chodzi m.in. o gwarancję nierozszerzania NATO na wschód oraz wycofanie sił NATO z krajów wschodniej flanki sojuszu. Putin powiedział we wtorek. Że w odpowiedziach, których dotąd udzielił Zachód na te żądania, rosyjskie obawy w sferze bezpieczeństwa zostały zignorowane.